jedziemy ulicą Jagiellońską, skręcamy w prawo na najbliższym skrzyżowaniu w kierunku ulicy Kochanowskiego. Ustępujemy pojazdem jadącym z lewej strony. Jedziemy skręcamy w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, dlatego też zajmujemy pas w lewy, kierunkowskaz. Jedziemy wokół placu Karola Miarki. Uwaga na pieszych, dosyć często spotykamy tu właśnie duże ilości pieszych. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, to jest droga jednokierunkowa, dlatego zajmujemy znowu pas lewy. Jest to troszeczkę utrudnione z powodu tych samochodów parkujących po lewej stronie. Przepuściliśmy pieszych, skręcamy w lewo. Pamiętamy, że tutaj jest znak stopu. Zatrzymujemy się, ustępujemy pojazdom jadącym z prawej i z naprzeciwka. Jeżeli mamy wolne, to zmieniamy kierunek jazdy. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcali również w lewo. Uwaga, tory tramwajowe. Skręcamy w lewo w kierunku ulicy jednokierunkowej. Ta ulica również kończy się znakiem stop, więc podjeżdżamy do zatrzymania i bezwzględnie zatrzymujemy się przed linią. Ustępujemy pojazdem jadącym z prawej strony. Jeżeli mamy wolne, możemy wstąpić. Skręcamy w prawo w kierunku ulicy Jagiellońskiej.